Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Maciejem Stańczukiem o energii. Dlaczego energii? Dlatego, że bez energii w zasadzie nasze państwo nie będzie funkcjonować i nasza gospodarka nie będzie funkcjonować. To, co mnie bardzo interesuje, to to, co nas czeka w roku 2030, bo de facto dyskutujemy o tym, czy my odejdziemy od węgla do 2030, czy nie. Kapitalne rozmowy. Ja mam taką zagadkę na początek. W 2013 roku główny geolog kraju szacował, że około 2030 roku polskie górnictwo będzie mogło wydobyć maksymalnie 47 milionów ton węgla. A czy wiesz, ile wydobyło w zeszłym roku? W zeszłym roku wydobycie węgla spadło do jakichś 50 milionów? 49. Czyli my jeszcze jesteśmy 6 lat przed 2030, a już jesteśmy na tym poziomie, przy czym to wydobycie nie wystarcza na pokrycie naszych potrzeb energetycznych. I pytanie jest takie, czy w związku z tym w 2030 roku my będziemy mieli prąd w Polsce? Musimy mieć prąd. Nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce zabrakło prądu. Natomiast przez ostatnie nie tylko jedną dekadę, ale co najmniej dwie dekady od czasu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej i jesteśmy świadomi wszystkich praw i obowiązków, które na nas ciążą, no niewiele zostało zrobione, żeby dokonać koniecznej transformacji energetycznej. Ta transformacja energetyczna to nie jest tylko jakiś zielony ład, prawda, czy wymysły technokratów w Brukseli. To jest coś, co można właściwie określić jako trend ogólnoświatowy. Wszystkie koncerny międzynarodowe, ponadnarodowe, które nie tylko działają na terytorium Unii Europejskiej, ale globalnie na całym świecie, ten fakt uznały i zaczęły transformację energetyczną, dekarbonizację już dawno temu. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że jeśli my na poważnie nie zajmiemy się transformowaniem naszej energetyki i nie będziemy dekarbonizować naszej gospodarki, to moim zdaniem upadnie polski model gospodarczy, który tak skutecznie po 1989 roku wdrażaliśmy i który zapewnił Polsce, gospodarce polskiej i Polakom taki bezprzekładny wzrost dobrobytu. To były moim zdaniem najlepsze lata zdecydowanie w naszej ponad tysiącletniej historii. Także jeśli chcemy ten trend zachować, utrzymać i dalej się bogacić, to nie ma wyjścia. My po prostu musimy dokonać tej transformacji energetycznej. Musimy to zrobić w sposób sensowny, pragmatyczny i moim zdaniem jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście od czasu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, wiedząc w co wchodzi i w pełni świadomie podpisując się pod układem z Unią Europejską, no mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby się do tego przygotować. No chociażby ten osławiony system handlu emisjami ETS, to on się nie pojawił 5 lat temu, 10 lat temu. On się pojawił 20 lat temu. Ten system 20 lat już funkcjonuje. Natomiast żaden polski rząd do tej pory nie wziął tego na poważnie, tak? I brnęliśmy w sytuację, w której znaleźliśmy się teraz, tak? A sytuacja ta charakteryzuje się tym, że mamy skrajnie niekorzystny miks energetyczny oparty nadal w blisko 70% na spalaniu paliw kopalnych. I to jest coś, co musi być po prostu zmienione. Doszliśmy po prostu do ściany i nie ma to żadnego związku z ideologią jakokolwiek. Jest to żywotny interes
Polski, naszych obywateli i, naszych, i naszej gospodarki, żeśmy tego dokonali. Moim zdaniem podmioty gospodarcze działające w Polsce są już tego świadome. Jeśli sobie porozmawiamy z jakimkolwiek przedstawicielami banków działających w Polsce, i to niezależnie, czy to są banki państwowe, czy prywatne, czy kontrolowane przez kapitał zagraniczny, w sprawach dekarbonizacji, w sprawach ESG, w sprawach Zielonego Ładu, no, instytucje finansowe mówią jednym językiem, tak? Niedługo będziemy mieli taką sytuację, że po prostu firmy wykazujące ślad węglowy nie będą finansowalne, nie będą mogły być klientem banków. A też firmy, które są poddostawcą, podwykonawcą międzynarodowych grup finansowych, międzynarodowych grup, a przypominam, na tym polega model polski, tak? Polski model gospodarczy, tak? My nie wykreowaliśmy własnych międzynarodowych firm, to nam się to rzeczywiście do tej pory nie udało, natomiast bardzo skutecznie weszliśmy w łańcuchy dostaw międzynarodowych koncernów i to się nam sprawdziło, tak? No, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Widać, że przyniosło to określone korzyści nam wszystkim. Wykreowało taki poziom PKB na mieszkańca, o którym pewno na początku polskich reform gospodarczych nikt nie przypuszczał, że się w tym miejscu możemy znaleźć. I żeby to kontynuować, musimy sobie z tym tematem poradzić. No dobrze, ale krytycy polityki klimatycznej europejskiej mówią, że w zasadzie należałoby ją odrzucić, bo to jest niepotrzebny ciężar. A tymczasem główni emitenci CO2, Chiny, Indie, żadnej polityki klimatycznej nie prowadzą. A jak jest rzeczywiście? Czy rzeczywiście Chiny i Indie nie prowadzą żadnej polityki klimatycznej, nie prowadzą żadnej transformacji energetycznej? No nie jest to oczywiście prawda. Chiny są, w Chinach najwięcej na świecie buduje się elektrowni atomowych. W Chinach jest najwięcej na świecie zainstalowanych odnawialnych źródeł energetycznych, czy paneli fotowoltaicznych, czy wiatraków na lądzie. Oczywiście, że dokonuje się tam transformacja energetyczna, natomiast zapotrzebowania na energię w tym kraju są tak olbrzymie, że Chiny to robią bardzo pragmatycznie, tak? Zachowując moim zdaniem właściwy bilans między stabilnymi źródłami, a energetyką odnawialną. Do czasu, kiedy nie powstanie więcej elektrowni atomowych, a to się w tej chwili dzieje i tutaj Chiny nie budują tych elektrowni 15-20 lat, jak to się dzieje w Europie, tylko robią to znacznie szybciej. Jak wybudują i będą miały wystarczający poziom stabilnych źródeł energetycznych na poziomie 30-35%, to z pewnością będzie to właściwy moment na wyłączenie źródeł opartych na spalaniu paliw kopalnych, czyli przede wszystkim elektrowni węglowych. Także Chiny moim zdaniem prowadzą tutaj bardzo konsekwentną politykę. Jeśli tutaj mielibyśmy jakoś dla nas wnioski wyciągać, to ten model chiński, tak wbrew pozorom, wydaje się bardzo adekwatny również dla Polski. W tym kierunku właśnie powinniśmy zmierzać. No właśnie, a teraz pytanie jest takie, no bo jeżeli potrzebujemy dokonać tej transformacji i mamy coraz mniej czasu, żeby się z tym zmierzyć ze względu na spadające wydobycie węgla, to jak to jest, że państwo polskie nie potrafi sobie poradzić z budową źródeł energii? W ostatnich 10 latach, od 2014 roku, te statystyki się różnią, ale na przykład ENTSO szacuje, że przybyło nam około 25 gigawatów mocy zainstalowanej, z czego 20 gigawatów przypada na OZE, a to przypada głównie na sektor prywatny.
Czyli tak naprawdę w zasadzie wygląda, że państwo nie zbudowało prawie nic. I więc jak my możemy się zmierzyć z tym problemem transformacji energetycznej w tej sytuacji? I jak to jest, że państwo nie jest w stanie budować źródeł energii? To jest bardzo dobre pytanie i moim zdaniem odpowiedziałeś sam sobie na to pytanie. Państwo nie potrafi radzić sobie z dużymi inwestycjami. I to widzimy wszędzie. To widzimy nie tylko w energetyce. No, tak się złożyło w ostatnich blisko 20 latach, że jakakolwiek inwestycja duża, za którą państwo bądź też spółka kontrolowana przez Skarb Państwa się weźmie, no, kończy się jakąś gigantyczną katastrofą. Kilka przykładów może. Państwo nie stanęło na wysokości zadania i nie zaczęło i na poważnie nie wzięło się za program jądrowy, realizację programu jądrowego, mimo że miało na to i czas, i pieniądze w ciągu ostatnich 20 lat. A to jest rola państwa, tak? Bo przynajmniej pierwszy reaktor jądrowy powinien być powstać w oparciu o zaangażowanie się państwa, wydaje mi się. I takie były zamierzenia, tak? Dlaczego to się nie udało? No to widzieliśmy. Nie poradził sobie żaden rząd z tym wyzwaniem. A ostatnie przyspieszenie w atomie to nie wynika z jakiegoś olśnienia, które nasi politycy nagle doznali, tylko po prostu to przyspieszenie nastąpiło po 24 lutego 2022 roku, czyli napaści Putina na Ukrainę. To wyzwoliło rzeczywiście gigantyczne przyspieszenie i takie trochę działanie typowo w polskim stylu na skróty, przyspieszenie realizacji pierwszych reaktorów jądrowych, które jak wiemy mają być realizowane przez konsorcjum amerykańskie Bechtela i Westinghouse'a w Choczewie na północy Polski. Jeśli chodzi o inne duże projekty, no, ja ze swojej praktyki, z kontaktów z naszymi instytucjami finansowymi jestem po prostu zaszokowany, do jakiej dewastacji doszło w inwestycjach realizowanych przez podmioty publiczne w ciągu ostatnich, w szczególności 8 lat. Były te inwestycje przykładem jakiejś absolutnej megalomanii. Nie liczono się z rachunkiem ekonomicznym. Zamykano oczy na ryzyka. W jakiś dziwny sposób instytucje finansowe też wchodziły do projektów, które były źle przygotowane. I efekt mamy taki, że masę projektów przeżywa gigantyczne problemy. No, chciałbym może zwrócić uwagę na jeden najgłośniejszy z ostatnich miesięcy. Jest to Grupa Azoty, która wpadła kilka lat na pomysł dzięki geniuszom biznesu, którzy chcieli się sprawdzić, przychodzących z polityki, którzy się chcieli sprawdzić w biznesie, którzy wpadli na pomysł wybudowy absolutnie przeskalowanej fabryki polimerów w Policach. Koszty tego projektu wyniosły już blisko 7 miliardów. Projekt jest w 99% gotowy, no ale nie został zakończony. I na dodatek projekt wygląda na to, że projekt jest trwale nierentowny i zagroził funkcjonowaniu Grupie Azoty. Jeszcze pal licho, gdyby chodziło tutaj o Grupę Azoty. Problem jest większy. W projekt zaangażowało się 14 największych polskich instytucji finansowych, w tym dwa banki zagraniczne, i ten projekt jest takim trochę benchmarkowym, tak? Projektem dla polskiego systemu finansowego. No, finansowanie dłużne to nie byle co. Tam banki dostarczyły w formie długu 6 miliardów złotych, tak?
I projekt jest na krawędzi wywrotki. Tak? I na dzisiaj nikt nie wie, co z tym zrobić. Dlaczego ta sytuacja i dlaczego o tym mówię w szczegółach? Dlatego, że projekt ten był oparty, banki, tak się złożyło, że były skłonne zaakceptować ryzyko rynkowe. Nie było zabezpieczeń w postaci na przykład cesji przychodów z umów offtake'owych z odbiorcami tych polimerów. Nie było żadnych umów czy preumów handlowych pozawieranych. Czyli struktura finansowania była dosyć odważna. I teraz tak, w sytuacji, gdzie mamy gigantyczne w energetyce potrzeby finansowania, w których no, muszą się znaleźć instytucje finansowe, i to nie tylko polskie instytucje finansowe, ale wiele instytucji finansowych właściwie z całego świata, to, co się dzieje w Azotach, może mieć bardzo negatywny wpływ na pozyskiwanie finansowania dłużnego w projektach związanych z energetyką jądrową, w projektach związanych z farmami wiatrowymi offshore'owymi, a tam te projekty też no, w dużym zakresie oparte są, prawda, na finansowaniu dłużnym, i to mówimy o dziesiątkach miliardów złotych. Czyli wywrotka na jednym źle skonstruowanym projekcie, przeskalowanym projekcie, będącym jakąś wizją chorych ambicji zupełnie nieświadomych i nieliczących się z pieniądzem publicznym ludzi, no, może spowodować, że banki, instytucje finansowe przy strukturyzacji projektów finansowych w energetyce jądrowej i w OZE mogą już nie być tak odważne i żądać dużo większych zabezpieczeń niż działo się to dotychczas. A dlaczego to jest też ważne w przypadku takich projektów jądrowych? No, dowiedzieliśmy się ostatnio z ust przedstawicieli polskiego rządu, że nagle wartość tego projektu w Choczewie skoczyła nam ze 100 miliardów złotych na 150 miliardów złotych. No, na konferencjach oficjalnie przedstawiciele polskiego rządu tak troszeczkę en passant to powiedzieli. I teraz tak, jeśli banki usztywniłyby swoje stanowisko i mniej by były skłonne akceptować ryzyko rynkowe projektów, no to państwo, żeby skłonić pożyczkodawców do angażowania się w te projekty, muszą w większym zakresie te projekty zabezpieczać. Czyli musi być zaangażowane państwo polskie poprzez odpowiednie gwarancje zabezpieczenia. I tu, biorąc pod uwagę kolejny problem, duży problem, który w Polsce mamy, a mianowicie kiepską sytuację finansów publicznych. Tu przypominam, że deficyt budżetowy za zeszły rok wyniósł 5,2%, a w tym roku wydaje mi się na pewno nie będzie na mniejszym poziomie. I czeka nas zapewne wkrótce po wyborach europejskich procedura nadmiernego deficytu i w efekcie tego będziemy musieli jako kraj dokonać konsolidacji fiskalnej. To jak my te dodatkowe setki miliardów złotych sfinansujemy, obciążając jeszcze państwo i zwiększając dług publiczny? Wydaje mi się, że mimo że ten dług publiczny w stosunku do PKB nie jest na jakimś specjalnie wysokim poziomie, bo jest to 50% mniej więcej PKB przeciętna w Unii Europejskiej jest dużo, dużo wyższa, przekraczająca 60%. Jesteśmy
10 krajów ma od nas mniejszy deficyt, ale 16%, 16 krajów ma większy, ale my jesteśmy poza strefą euro, tak? I to widzimy, ponieważ i odczuwamy, ponieważ koszty długu publicznego są u nas znacznie większe. Są na dzisiaj ponad 250 punktów bazowych wyższe niż nawet takiego kraju jak Grecja, która będąc członkiem strefy euro przy długu publicznym na poziomie przekraczającym 160% PKB taniej się finansuje, tak? Także my nie mamy przestrzeni fiskalnej, prawda, żeby zwiększać dług publiczny. Dlatego to będzie kolejne gigantyczne wyzwanie stojące przed nami. Natomiast tutaj jeszcze jednym zdaniem odpowiadając, dlaczego tak się dzieje. No, państwo nie potrafi, państwo powinno się trzymać z daleka, taki jest dla mnie wniosek, od jakichkolwiek zaangażowania i realizacji inwestycji publicznych. Zadaniem państwa to jest dbanie o reguły gry. Państwo powinno być regulatorem, powinno być kontrolerem, natomiast nie jest rolą państwa realizacja projektów inwestycyjnych, dużych, publicznych. Dużo lepiej w tym sprawdza się sektor publiczny i tutaj sektor prywatny i tutaj rola sektora prywatnego również w energetyce, z której sektor prywatny został skutecznie przepędzony przez ostatnie 8 lat. W energetyce praktycznie nie ma dzisiaj firm prywatnych. Wszystko zostało znacjonalizowane, no, z takim efektem, prawda, jaki teraz widzimy. Dlatego ja jestem, no, bardzo się martwię, jestem bardzo krytycznie, patrzę na wszelkie próby zaangażowania państwa w duże inwestycje publiczne. Jak się państwo bierze za takie inwestycje? Kolejny przykład, Mierzeja Wiślana. Już pal licho, nie będziemy o tym dyskutować. No to nie energetyka. Sens czy nie był, bo to nie jest energetyka. Ale fakt jest taki, że projekt, który miał niecały miliard kosztować, ostatecznie kosztował 2 miliardy. No dobrze, ale to byłoby bardzo pesymistyczne stwierdzenie, gdyby się okazało, że my nie zbudujemy do 2034 roku elektrowni atomowej, no bo nie do 2030, bo myślę, że nikt nie liczy na to, że ona powstanie. Nie powstanie. 2030. Załóżmy, że znajdziemy jakiś sposób na to, żeby ten projekt zracjonalizować, jeśli chodzi o jego źródła finansowania. Moje pytanie jest takie, czy to jest dla nas rozwiązanie w niepewnych czasach, dlatego że to myślę jest też pytanie o to, jak państwo przygotowuje te inwestycje, bo no te elektrownie atomowe jednak też wymagają paliwa. Tak? To nie jest tak jak w przypadku OZE, że w zasadzie wystarczy słońce i wiatr albo woda i mamy, że tak powiem, prąd. Tym paliwem jest uran. Tak? No na razie generalnie większość tych reaktorów opiera się na uranie. Tylko 18% uranu wzbogaconego, który zużywa Europa, pochodzi z bezpiecznego źródła, jakim jest Kanada. Cała reszta to kraje niebezpieczne, tak? To znaczy w tym sensie, że obarczone ryzykiem politycznym, bo to są kraje, które pozostają w rosyjskiej albo chińskiej strefie wpływów. Mówimy o Afryce, o Azji Środkowej, o tym obszarze geograficznym głównie. I teraz pytanie jest takie, jeszcze do tego, to co widzimy dzisiaj, to, że od wybuchu wojny ceny uranu gwałtownie wzrosły. To znaczy, to jest tak, że to paliwo drożeje. Więc pytanie moje przewrotne jest takie, czy my mamy jakiś pomysł na to, jak sobie z tym poradzić i czy rzeczywiście ten atom jest dla nas rozwiązaniem? Czy mi się wydaje, że tu sami nie musimy niczego wymyślać, tylko powinniśmy podpatrywać, jak to robią kraje, które są krajami atomowymi i potrafią takie rzeczy robić i sporo takich projektów zrealizowały. Takim krajem, na przykład liderem w Europie, w Unii Europejskiej jest Francja.
co Francuzi zrobili z tym, z dywersyfikacją źródeł uranu. To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne i w obecnej sytuacji geopolitycznej wręcz krytyczna sprawa. No, Francuzi zdywersyfikowali źródło pochodzenia uranu. Sprowadzają je bodajże z kilkunastu krajów. Też w większości z krajów afrykańskich. Takich trochę krajów średnio bezpiecznych. Zakładają po prostu, że jeśli sytuacja w jednym kraju stanie się krytyczna, i tak się dzieje, tak, dzisiaj, bo w krajach Sahelu, które do tej pory były tradycyjnie od 150 lat w kręgu dominacji francuskiej, nawet po odzyskaniu niepodległości w latach 60. ubiegłego wieku, Francja utrzymała tam swoje wpływy, ale utrzymała do niedawna, bo tam bardzo silnie rozpycha się Rosja putinowska i w takich krajach jak Niger czy Czad czy Mali, no Burkina Faso niedawno, no nie dzieją się ciekawe rzeczy. Ale wychodząc z założenia, że mając zdywersyfikowanie dostaw z kilkunastu krajów, no to wystarczy im, żeby sytuacja stabilna była w dwóch, trzech krajach i bezpieczeństwo tych dostaw jest zapewnione. I to jest ta strategia francuska, która w moim przekonaniu jest strategią bardzo racjonalną, która się sprawdziła. I pewno też moglibyśmy korzystać, pewno dużo sprawniej byśmy korzystali, gdyby Francuzi budowali też jedno z elektrowni jądrowych w Polsce. Inni też mają swoją politykę. No, wiem na przykład, że jeśli chodzi o ten projekt SMR-ów, nie rozmawialiśmy jeszcze o do tej pory. Koncentrowaliśmy się tylko na tym dużym atomie, ale mamy też bardzo ciekawy rozwój sytuacji w takim dziedzinie mniejszych reaktorów jądrowych, tak zwanych modułowych, małych reaktorów, będących w stanie generować moc 300 MW, których znaczenie przede wszystkim dla dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa może być wręcz kluczowe, bo z tym ciepłownictwem sobie też nie poradzimy. To ciepłownictwo jest tam w blisko 90% na węglu u nas oparte. Jak wiemy, ciepłownictwo też jest objęte ETS-em, także w ciepłownictwie też, jeśli nic nie zrobimy, czeka nas katastrofa gigantycznych podwyżek. Tak? Także tutaj te SMR-y, jak one się nazywają, mogą być tutaj jakimś rozwiązaniem. To tutaj akurat wiem, że jedna ze spółek, w którym zaangażowane są polskie podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne, mają trochę inne rozwiązanie, ponieważ jest tam zakład wzbogacania uranu, który jest zlokalizowany w Hiszpanii, czyli to też widać, że tym ryzykiem, jak się chce, można skutecznie zarządzać. Ale przy tych SMR-ach ja bym się zatrzymał na moment, dlatego że no ja powiem właściwie tak, że nawet jak się rozmawia z ludźmi z tej branży jądrowej, to wszyscy mówią, że z SMR-ami jest trochę jak z Yeti, to znaczy wszyscy o nich mówią, natomiast nikt tak naprawdę nie widział. I zdaje się tak na dobrą sprawę, jeżeli byśmy mówili o jakimś komercyjnym ich wykorzystaniu, no to mówimy o perspektywie dość odległej, bo zdaje się są w tej chwili dwie instalacje testowe, które realnie działają na świecie. Tak? Więc to nie jest chyba technologia na dzisiaj, która by nam pomogła z naszym bilansem energetycznym na 2030. Znaczy ja to troszeczkę inaczej widzę, ponieważ tu wracamy tak do pierwszego wątku naszej dyskusji. W tym projekcie uczestniczy podmiot prywatny,
Ja z definicji mam dużo większe zaufanie do podmiotu prywatnego niż państwowego. Nie, ja wiem, ale tu bardziej chodzi o samą technologię w skali globalnej. To znaczy, nie. Bo to jest akurat to, co powiedziałem o tym, że jest jak Yeti, no to akurat jest zdanie, które słyszałem od osoby, która stricte pracuje w przemyśle jądrowym i trochę mówi, że to trochę tak jest, więc dlatego tak złośliwie o tym możemy mówię. Być tutaj bardzo tak. Pozytywnie zaskoczeni. Tak. No, według informacji, które ja posiadam, GE Hitachi, czyli poważna spółka, tak, pracuje w sposób bardzo bardzo aktywny nad uruchomieniem pierwszego SMR-u w Kanadzie. Według tych informacji, które ja posiadam, to rok 2028-2029 jest jak najbardziej realny. To jest po pierwsze. Po drugie, władze polskie doskonale sobie z tego faktu zdają sprawę i są świadome, ponieważ w każdym spotkaniu na najwyższym szczeblu z Amerykanami czy Kanadyjczykami prezydenci czy premierzy tych krajów informują władze polskie o tym projekcie. No i po trzecie, to konsorcjum PKN Orlen i Syntosu, które ma w Polsce budować SMR-y, jest po pierwszych decyzjach i z tego, co się orientuje, przygotowuje wnioski o w 6 czy 7 lokalizacjach w Polsce. Także to nie jest taki byt, który wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział, tylko tam jest realna praca, która jest wykonywana, realni ludzie. I mało tego, Polska może być, jeśli to się wszystko uda i Kanadyjczykom uda się uruchomić ten pierwszy SMR przed końcem obecnej dekady, jak zapowiadają, bo to technicznie to tu nie ma jakichś większych wyzwań, nie? To jest po prostu te same zasady, tylko jest to o mniejszej, prawda, skali, tak? I łatwiej się buduje, bo się buduje, prawda, to składając moduły ze sobą. I jeśli to się Kanadyjczykom uda, to praktycznie rzecz biorąc, wkrótce po tym projekcie kanadyjskim, te pierwsze SMR-y, tych kilka SMR-ów może w Polsce się pojawić. Także my możemy tutaj stać się wręcz pionierem w technologii, której do tej pory byliśmy absolutnymi outsiderami. Ale teraz w związku z tym to jest ciekawe, bo podobnie jak z OZE, to byłaby koncepcja budowania rozproszonych źródeł energii. Dlatego, że to by oznaczało, że w miejsce dużych bloków energetycznych, dużych elektrowni wodnych czy węglowych budujemy cały system rozproszonych źródeł energii. To jest oczywiście ciekawe, no bo z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci jest na pewno to znacznie bezpieczniejszy Dokładnie. System niż system dużych źródeł energii. Ale to jest pytanie, czy w związku z tym to jest tak, że my dzisiaj trochę wywracamy to, czego się uczyliśmy o ekonomii skali, o tym, że większy jest bardziej efektywny, że dzisiaj mamy trochę inną sytuację na rynku energii, że okazuje się, że właśnie te źródła rozproszone, wiatr, solar, SMR-y mogą być bardziej atrakcyjne niż duże źródła energii? Zdecydowanie tak. No, ja to tak widzę. Podstawą w bilansie energetycznym powinny i muszą być OZE. To tu nie ma wątpliwości w ogóle co do tego. Stąd też dziwię się, że nie jest jeszcze zagłosowana i przegłosowana przez Sejm ta słynna ustawa odległościowa. Tu był jakiś mały falstart na początku funkcjonowania obecnej koalicji rządowej, bo ta ustawa miała być przegłosowana przed jeszcze sformowaniem się nowego rządu. Jak pamiętamy, nie bardzo to wyszło. Z informacji, które przedstawiciele rządu publicznie powiedzieli, ta ustawa ma się pojawić na przełomie czerwca i lipca. Jest to bardzo ważne, ponieważ transformacja energetyczna, no,
powinna być, miała być i nadal wierzę, że będzie takim swoistym DNA, prawda, tego rządu, a bez zmiany ustawy odległościowej, no to się nie uda, nie? Tych projektów powinno być mimo wszystko znacznie więcej. I teraz tak, co dają nam takie rozproszone źródła? No, dają nam też to, że no, na przykład jeśli te SMR-y zaczną pojawiać się, być budowane przy dużych zakładach produkcyjnych charakteryzujących się bardzo dużą energochłonnością, no to nie zapominajmy, że mamy jeszcze bardzo duży problem z sieciami przesyłowymi, tak, wysokiego napięcia. Tych tras między północą, gdzie wybudowana ma być pierwsza polska elektrownia jądrowa, a południem, gdzie zlokalizowana jest większość naszego przemysłu, no nie ma i muszą być budowane. I to jest kolejne wyzwanie, prawda, inwestycyjne, tym razem dla polskich sieci elektroenergetycznych. Prezes PSE zresztą bardzo, bardzo znana i szanowana osoba w polskiej energetyce ujawnił niedawno, że do 2030 bodajże drugiego albo trzeciego roku jego inwestycje PSE wyniosą 64 miliardy w usprawnienie tej sieci. Natomiast postawienie, co dają nam SMR-y? SMR-y powodują to, że można je postawić, nie wiem, przy bezpośrednio, prawda, przy hucie i niepotrzebne są nam żadne sieci przesyłowe, tak? Także chcę przez to powiedzieć, że program polskiej transformacji energetycznej, nawet jeśli patrzymy na te daty, od których na początku powiedziałeś, że odnośnie tego, jak długo starczy nam węgla, to wcale nie wygląda tak beznadziejnie, tak? Pod warunkiem oczywiście, że usprawnimy regulacje i przepisy uwalniające inwestycje w odnawialne źródła energetyczne, po pierwsze, i po drugie, będziemy realizować bez żadnych opóźnień program inwestycji w nowe moce, stabilne moce, zarówno dużego, jak i małego atomu. Ja zatrzymałbym się jeszcze przy tych sieciach, bo to jest taki problem, który chyba często jest pomijany. Znaczy, jak źle jest z naszymi sieciami energetycznymi? No dobrze nie jest, skoro przez ostatnie kilka tygodni, 5 czy 6 tygodni, mieliśmy do czynienia z czymś, co energetycy nazywają Dunkelflaute, tak? Czyli świeci tak. Słońce i wieje wiatr w weekendy, tak? Bo tak. Tu chodzi o weekendy. Otóż polskie sieci elektroenergetyczne w swoich komunikatach informowały, że regularnie w weekendy wyłączały w sobotę i w niedzielę OZE między godziną 12 i 17. No, o czym to świadczy? No, świadczy o tym, że nasz system przesyłowy jest skrajnie nieelastyczny i sieci nie są w stanie zagospodarować tej energii, która jest generowana przy dobrych akurat warunkach atmosferycznych z odnawialnych źródeł. Przy takiej pogodzie w dni powszednie no nie ma tutaj większych problemów, no bo jest zużycie, prawda, prądu. No to świadczy też o tym, że nie mamy magazynów energii, prawda? No właśnie, bo dane są dosyć dramatyczne, bo jeżeli my mierzymy nasze moce zainstalowane i zużycie w gigawatach, to jeżeli chodzi o magazyny energii, mamy ich strasznie mało. 1767 megawatów w elektrowniach szczytowo-pompowych, 130 megawatów w przemyśle, 100 megawatów przy domowych magazynach energii i 20 megawatów w polach energetycznych. Czy my mamy jakiś pomysł na to, czy w ogóle ktokolwiek, kto zarządza naszym systemem energetycznym, myśli o tym, że nam brakuje magazynów energii, że my musimy coś z tym zrobić, że system oparty o źródła rozproszone, a zwłaszcza OZE, wymaga tego?
Nie, ta świadomość na pewno istnieje, tak? Mamy cały szereg wybitnych energetyków. No, liczymy tutaj na jakiś przełom technologiczny, bo gdyby już dzisiaj udałoby się, istniałyby sprawne magazyny energii, no to właściwie w 100% to niepotrzebny byłby nam atom, tak? Bo w 100% moglibyśmy się oprzeć, prawda, tylko na odnawialnych źródłach. No, takich magazynów energii efektywnie funkcjonujących jeszcze nie mamy. Jest masę pieniędzy. Ale ja muszę tutaj powiedzieć tak. Pomimo tego, że nie mamy super technologii bateryjnej, no to na przykład w Japonii stworzono taką konstrukcję wirtualnej elektrowni, która składa się z domowych bateryjnych magazynów energii, które są połączone w sieć i zarządzane zdalnie. Mhm. I one funkcjonują jako właśnie takie szczytowe źródło energii wtedy, kiedy tej energii w systemie z jakichś powodów zaczyna brakować. Wiktoria, stan australijski, jest pierwszym, no może nie państwem, tak, ale jakimś tam obszarem jednolitym, który opiera się wyłącznie na OZE ze względu na magazyny energii, które stworzyli w oparciu o tą nieefektywną technologię bateryjną. Dlatego zastanawiam się nad tym, czy my mamy w ogóle jakiś program budowy magazynów energii. Bo to też jest na przykład pytanie polegające na tym, że tu nie chodzi o wielkie rzeczy, ale to czasem rozwiązuje problemy. Państwo polskie ma zbudować w tej chwili na głównej sieci TEN co 60 km stacji ładowania dla samochodów osobowych po dwóch stronach drogi. Te stacje mają mieć określoną szybką moc ładowania, co wymagałoby budowania przyłączy, których często w tych okolicach nie ma. Są technologie oparte o magazyn energii, które pozwalają budować te stacje w oparciu o istniejące przyłącza, wykorzystywać magazyn jako bufor. Czy my w ogóle mamy na przykład jedną fabrykę, ale to jest fabryka, która została zbudowana po prostu przez inwestora zagranicznego, który w Polsce znalazł lokalizację i buduje baterie do potrzeb właśnie magazynów energii pod Gdańskiem. Natomiast jest pytanie, czy my mamy w obrębie zarządzania siecią energetyczną w ogóle jakiś pomysł na włączanie magazynów energii? Czy jest jakiś plan budowania tych magazynów? Tak, no na pewno mamy ludzi, na pewno mamy genialnych inżynierów, którzy takie rzeczy potrafią wymyślać. Ja nie dalej jak tydzień temu byłem w Lublinie, gdzie na Politechnice Lublińskiej było akurat spotkanie z ministrem Hetmanem. Bardzo żałuję, że minister Hetman wyjeżdża do, pewno jak będzie wybrany, do Brukseli, bo robił naprawdę fajną robotę, jeśli chodzi o wspieranie dwóch takich ważnych rzeczy, które też się trochę kojarzą z tym, o czym mówimy dzisiaj. Czyli z jednej strony zwiększenie innowacyjności i z drugiej strony deregulacja polskiej gospodarki. Ja na tej Politechnice Lubelskiej widziałem masę pomysłów. Świetny magazyn energii, który jest zainstalowany w bardzo super nowoczesnym budynku części tej energetyki, tej Politechniki Lubelskiej, który pozyskuje energię i jest ocieplany wyłącznie z OZE, z własnych źródeł, i tam właśnie zainstalowany jest dla potrzeb własnych fajny magazyn energii zrobiony przez lokalnego, prawda, profesora i jego team za pieniądze z NCBR-u, tam chyba jeden z nielicznych przykładów, prawda, że ten NCBR no, nie rozkradał wszystkiego i nie rozdawał w poprzedniej epoce tych pieniędzy i coś z tego powstało. Także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Problem za to pojawia się z wdrażaniem tych innowacyjnych projektów. Bo po czymś takim, no to najważniejsza sprawa przy... My jesteśmy mistrzami, prawda, w patentach, wymyślamy masę, prawda, tych patentów, natomiast najważniejszym tematem, który później jest, to jest kwestia komercjalizacji. I tu jesteśmy bardzo słabi, nie potrafimy takich rzeczy robić. Jest to temat na odrębną dyskusję, dlaczego tak się dzieje. Znowu tutaj kłania się sprawność, czy bardziej brak państwa polskiego, ale
To nie znaczy, że te innowacje nie są realizowane, ponieważ są realizowane tylko nie w Polsce i nie przez polskie firmy, tylko przez firmy zagraniczne i niestety poza Polską. To też jest coś, co powinniśmy zmienić. I tu cieszę się bardzo, bo widzę, że ta świadomość, prawda, jest po stronie polskiego ministra. Mam nadzieję, że jego następca będzie dalej tą ideę realizował. Dlatego no te plany są, tak? Tylko, że znaczy jest wiedza, jak to zrobić. Czy plany są? To źle się wyraziłem. Nie mam takiej świadomości, żeby te plany były. Dlaczego? No, mamy tutaj trochę dziwaczną sytuację w tej chwili w Polsce i mam nadzieję, że rząd po kolejnych wyborach i przetasowaniach po wyborach europejskich no sobie z tym też jakoś poradzi, ponieważ jest tyle ośrodków decyzyjnych zajmujących się energetyką, zajmujących się podejmowaniem decyzji w kluczowych sprawach związanych z sektorem energetycznym, że nawet nie wiadomo, do kogo się z tymi sprawami, o których akurat pytałeś, się skierować. No bo mamy kilka ośrodków. Mamy Ministerstwo Klimatu, mamy Biuro Pełnomocnika do Spraw Infrastruktury Krytycznej, który na dzisiaj jest w Ministerstwie Klimatu, ale no, chodzą słuchy, właściwie takie półoficjalne, że ma się przenieść, prawda, do Ministerstwa Przemysłu. Jest Ministerstwo Przemysłu, jest z kolei też i Ministerstwo Aktywów Państwowych, któremu podległe są wszystkie struktury, wszystkie aktywa energetyczne. Wszystkie spółki energetyczne. Znaczy tych ośrodków decyzyjnych jest tutaj za dużo i mam czasami takie wrażenie, że chyba nie ma jednej osoby, która by to koordynowała, tak? I pewno jest to odpowiedź na pytanie dlaczego w temacie magazynów energii, tak na dobrą sprawę, to ja nie wiem, z kim można by było porozmawiać na dzisiaj. Okej. Okay. A teraz jeszcze jest jeden wątek w tym problemie energii, tak? No bo my mówimy głównie o produkcji energii elektrycznej, no ale obok jest transport, tak? To jest też problem, dlatego że nasz transport drogowy opiera się generalnie głównie o naftę. Taka jest prawda, tak jak zresztą w większości krajów na świecie. Mhm. No ale teraz pytanie jest takie, otóż wydaje się, że i Europa, i Chiny, i Indie, wszyscy generalnie rzecz biorąc przyjęli model elektryfikacji transportu drogowego jako przynajmniej indywidualnego, jeżeli chodzi o samochody, trójkołowce, skutery, motocykle, jako paradygmat, od którego w zasadzie nie ma odwrotu. U nas wydaje się, że jest to cały czas problemem opatrywanym znakiem zapytania. Sam byłem 2 tygodnie temu na konferencji organizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ku mojemu zdziwieniu dyskusja w zasadzie była prawie że na poziomie anegdot o tym, że te samochody elektryczne to się palą i w zasadzie to nie bardzo wiadomo, po co to wszystko robić, bo to trochę bez sensu. To takie informacje sprzed 10 lat chyba. I teraz moje pytanie jest takie, to znaczy czy my, biorąc pod uwagę skąd się bierze ropa w Europie, bo no dzisiaj nie mamy źródeł ropy takich przemysłowych, istotnych w Europie, tam jakieś są śladowe ilości, które jeszcze się gdzieś eksploatuje. Czy my w ogóle mamy szansę na to, żeby rozsądnie myśleć w obliczu konfliktu z Rosją, który się toczy, o tym, żeby nie elektryfikować transportu samochodowego? Czy my możemy powiedzieć, nie, my pozostaniemy przy nafcie, bo to jest nasz wkład w cywilizację światową. Wiadomo, że to Łukasiewicz wynalazł, tu się zrodził przemysł naftowy, więc my pozostaniemy przy tym przemyśle naftowym. To jest oczywiście pytanie retoryczne, bo sam się z tego śmiejesz, tak? Nie, no oczywiście, no, to nie są... Polska, jak chcemy zostać jakąś wyspą, w tym przypadku czerwoną, czarną, w skali europejskiej,
no to pewno jesteśmy na dobrej drodze, tak? Gdybyśmy taką politykę stosowali. Mam nadzieję, że tak jednak nie jest. Nie? No, chociaż do tej pory jesteśmy, jak patrzymy na... są takie aplikacje, prawda, w których można patrzeć na sektor energetyczny, na ile miksy energetyczne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są zdekarbonizowane, no to Polska stale, prawda, w tych statystykach najgorzej wygląda. W sensie wybadamy gorzej niż Chiny nawet, ale to już... No to chyba nie o to nam chodzi, tak? Bo rzeczywiście doprowadzimy do takiej sytuacji. Ja znalazłem takie statystyki, one nie do końca są aktualne, bo oczywiście wojna trochę zmienia tą sytuację, ale Ukraina, nasz sąsiad, tak? Ukraina generuje na 47 gigawatów mocy zainstalowanej. 18 gigawatów przypadało na węgiel i gaz, a cała reszta to były źródła niewęglowe, tak? To znaczy woda, wiatr, słońce, no i atom, tak? I teraz to, co jest ciekawe, to, że przy takim miksie, bo też warto na to spojrzeć, w sytuacji wojennej przy takim miksie, generalnie rzecz biorąc, w zasadzie poza jakimiś okresowymi bardzo problemami związanymi z sieciami, kwestią uszkodzenia sieci energetycznych czy instalacji przesyłowych, w zasadzie Ukraina nie miała problemu z zaopatrzeniem w prąd. To znaczy, mimo tego, że duża część tych mocy jest dzisiaj niedostępna, bo elektrownie wodne są niedostępne, bo największa elektrownia atomowa jest wyłączona, bo część fotowoltaiki znajduje się też na terenach okupowanych, bo tam akurat były największe farmy fotowoltaiczne. Więc to jest dosyć ciekawe, tak? Czy jednak jak się nie ma tego węgla w miksie energetycznym za dużo, to okazuje się, że to może być nawet korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa. No dokładnie, no skoro, ale też może być jakoś puentą i czymś optymistycznym z naszej rozmowy, że nawet jeśli Ukraina, kraj funkcjonujący w reżimie gospodarki wojennej, jest w stanie tutaj osiągać postęp we wdrażaniu swojego modelu transformacji energetycznej, to dlaczego nam miałoby się nie udać, tak? Dlatego no, tutaj możemy być tylko i wyłącznie optymistą. Ja absolutnie nie wierzę w to, że my możemy obalić, prawda, wszystkie trendy i zatrzymać rozwój samochodów elektrycznych. Bardzo się dziwię, że państwo ani koncerny paliwowe kontrolowane przez państwo do tej pory jeszcze nie zaczęły inwestować na poważnie w infrastrukturę szybkiego ładowania na stacjach benzynowych. W Niemczech ta sprawa dokonała się w ciągu kilku lat praktycznie. Tak? Niemcy pokazały, że jadąc samochodem przez Niemcy, jakby nie było duży kraj, no to wiemy, że tych stacji, pozycji do ładowania jest że nie musisz czekać. Ale też ilość samochodów elektrycznych jest dużo większa niż w Polsce, tak? Więc no się okazuje, że to jest problem. Ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec. U nas taki kolega z Niemiec, który teraz przyjeżdżał, no to mimo, że na co dzień jeździ samochodem elektrycznym, to nie przyjechał samochodem, tylko innym spalinowym, prawda, których jest tam coraz mniej. Głównie dlatego, że tam mieliśmy spotkanie bodajże w Krakowie, no to bał się, prawda, że na tym odcinku a oni tam dosyć szybko, prawda, jeżdżą, że na tym odcinku ze Zgorzelca, prawda, do Krakowa, no to co najmniej raz musiałby podładować i nie znalazł żadnej informacji, prawda, czy na stacjach benzynowych na tej autostradzie A4 najbardziej zatłoczonej w Polsce. Jest Ionity, które inwestuje. Jest tam gdzieś w Opolu, czy gdzieś pod Opolem. Jest Ionity, które inwestuje przy autostradach w Polsce. Prywatny podmiot robi to niejako wbrew państwu i po prostu inwestuje i buduje swoje ładowarki. I dobrze na tym wyjdzie. Ale ja mam takie pytanie, bo to jest pytanie, które będzie się przewijało, bo ta energia jest potrzebna do różnych projektów infrastrukturalnych. I teraz bo teraz nam wychodzi tak. Mamy problem z sieciami, z magazynami energii.
jest kwestia atomu, jest kwestia dalszego rozwoju OZE, to są rzeczy oczywiste. Mamy elektromobilność, która też powinna postępować. To wszystko powinno się składać na system, który powinien budować bardziej autonomiczny, bardziej samowystarczalny, niezależny system energetyczny i też klimatycznie bardziej przyjazny dla środowiska. Czy my w ogóle myślimy o tym w kategorii systemu? To znaczy, czy w ogóle mamy po stronie państwa, bo to wydaje się jest najważniejsza funkcja państwa, mniej kwestia tego, żeby zbudować jakąś fabrykę, jakąś elektrownię czy magazyn energii, ale bardziej jak zaplanować tą strukturę tak, żeby różne podmioty mogły w niej funkcjonować bezpiecznie. Czy my mamy w ogóle taką wizję, gdzie ktoś planuje i mówi tak, zakładamy, że załóżmy w roku 2025 mamy 150 tysięcy samochodów elektrycznych. Załóżmy, że zakładamy, że potrzebujemy w tym okresie 10 gigawatów mocy zainstalowanej w magazynach energii. Że potrzebujemy, że w związku z tym musimy w naszej sieci zrobić na to miejsce. Że z drugiej strony na przykład wiemy, że te 150 tysięcy samochodów elektrycznych, każdy z nich jest w ciągu tygodnia podłączony przez 7 godzin, załóżmy, dziennie do sieci elektrycznej, więc może funkcjonować w dwie strony w tej sieci elektrycznej jako zarówno biorca, jak i dawca, no bo generalnie rzecz biorąc jest po prostu baterią, która w tym momencie nie jest używana, więc może być wykorzystana jako magazyn. Czy ktoś w ogóle rysuje takie schematy, gdzie mówi, tak to może wyglądać, spróbujmy się skoncentrować na tym, żeby stworzyć optymalne warunki dla inwestycji. Musimy wesprzeć to, bo brakuje nam, nie wiem, instalacji domowych, które by obsłużyły baterie, które by, bo to może być nasze rozwiązanie, tak jak w Japonii. Czy ktoś w ogóle, czy my taki plan rysujemy, taki master plan polskiej energetyki? Czy to jest tak, że my mamy takie punktowe, wyrwane pomysły typu, no tu musimy coś na gwałt załatać w PSE, bo tam nie mamy w jakimś miejscu linii przesyłowej odpowiedniej mocy, tu zbudujemy atom, no może jeszcze dołożymy offshore, no i może jakoś będzie. Czy ja znam takie dokumenty, zresztą sam brałem udział w ostatnich 2 latach przed wyborami w pracach takiego komitetu obywatelskiego, gdzie sprawy związane z transformacją energetyczną no były kluczowe. I to na zasadzie takiego rzeczywiście planu operacyjnego, o którym ty mówisz. Jak to w tej chwili wygląda po przejęciu władzy przez nową koalicję, to tego tu już nie jestem pewien. Czy to, co zostało w programie, moim zdaniem bardzo sprawnie zdefiniowane, jest wdrażane. Żeby było śmieszniej, ja w tym Business Center Club zorganizowałem też w zeszłym roku taką serię spotkań z przedstawicielami partii politycznych, opozycyjnych, bo PiS nie chciał skorzystać, prawda, z tego zaproszenia i nie udało się poznać, prawda, ich planów. Ale jeśli chodzi o opozycję parlamentarną, włącznie, co bardzo się zdziwiłem, z Konfederacją, to te różnice co do wizji polityki energetycznej wcale nie były takie duże. Mogę powiedzieć, że tak w 90% partie opozycyjne zgadzały się co do tego, co w polskiej energetyce powinno być zrobione. No i teraz po wyborach, no nie wiem, no tak nie dostrzegam takiej dynamiki w tym procesie wdrażania tego, co zostało zapisane. To znaczy na pewno, starając się precyzyjnie odpowiadać na twoje pytanie, na pewno takie plany zostały przygotowane, ale widzę, że z wdrażaniem są chyba problemy. Jakby nie było, to jakby tych problemów nie było, to pewno nie stawialibyśmy tutaj tylu znaków zapytania, tak? Ja mam, no pewno potrzebne jest jakieś centrum, które koordynowałoby działania tych różnych ludzi poumieszczanych w różnych resortach.
No, sprawa jest na tyle kluczowa i ważna dla polskiej gospodarki, no, że to wymaga naprawdę poważnego podejścia i mimo, że zwykle jestem dużym zwolennikiem gospodarki rynkowej i przeciwnikiem planowania centralnego, to akurat tutaj w sprawie transformacji energetycznej no aż się prosi, żeby był jeden ośrodek koordynujący, którego przedstawiciela, no na przykład mógłbyś zaprosić na rozmowę, prawda, żeby zweryfikować, czy te rzeczy są wdrażane. No ja tego nie dostrzegam tego. No, mam nadzieję, że ta praca jest gdzieś tam wykonywana. No ale ci, którzy tę pracę robią, jakoś się nie chwalą. Czyli niestety trochę wychodzi na to, że jakbyśmy się nie starali, żeby zakończyć to optymistycznie, to jednak wychodzi na to, że w tym 2030 roku możemy mieć narodowy blackout. Znaczy ja nie chciałbym straszyć, do tego blackoutu jestem przekonany nie dojdzie. Dlaczego tak uważam? Nawet gdyby doszło do jakiegoś obsunięcia w realizacji tych projektów jądrowych, o których tyle żeśmy mówili, no to po prostu trzeba będzie wydłużyć pracę bloków węglowych. Są plany też polskiego przemysłu, był taki program 200+, które polskie firmy też za pieniądze NCBR-u wymyśliły, które miały właśnie zwiększyć elastyczność tych bloków, tak żeby one lepiej współpracowały, była lepsza koordynacja i interakcja z odnawialnymi źródłami energetycznymi w Polsce. Są pomysły na konwersję bloków węglowych na bloki biomasowe czy współspalane, prawda, z gazem czy nawet z wodorem. No to są realne, prawda, pomysły, które mogą być wdrożone i powinny być wdrożone przez polskie spółki energetyczne. Także... Tak, ale to paradoksalnie może się okazać, że Chiny planują, że od roku 2030 ich emisja CO2 będzie gwałtownie spadać w dół. Że oni zakładają, że jeszcze są na trendzie wzrostowym, ponieważ to wynika z realizowanych projektów, po czym gwałtownie to spada. Chyba nie jest to tylko i wyłącznie propaganda. Tak wygląda to z tego, co tam się dzieje w energetyce. No a my będziemy jeszcze, że tak powiem, cały czas w tym trendzie wzrostowym. Po 2030. Znowu. To zależy od sprawności naszego państwa, czy będziemy w trendzie wzrostowym, czy nie. No to miejmy nadzieję, że ono będzie bardzo sprawne. Dziękuję miejmy bardzo. Miejmy nadzieję, ale też nie traćmy wiary w siłę gospodarki rynkowej i w prywatne podmioty gospodarcze. I jak głównie w podmiotach tak prywatnych widzę szansę Jest to chyba rzeczywiście szansa, no bo skoro przez ostatnie 10 lat z 25 gigawatów nowej mocy zainstalowanej 20 powstało w sektorze prywatnym, no to chyba rzeczywiście to o czym świadczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kapitalne rozmowy.